Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Gąski. Piotr Laskowski, starszy latarnik Latarni Morskiej w Gąskach. Na latarni pracuję od 1986 roku, a mieszkam tutaj od urodzenia. Mój ojciec na latarnię przyjechał w latach 50. To był bodajże 56 rok i od tego czasu rozpoczął pracę. Przywiózł ze sobą dzieci, które już były starsze, no ale też już na miejscu w 65 roku ja się urodziłem, potem jeszcze wcześniej brat, 2 lata wcześniej, potem siostra. Jesteśmy po prostu tutejsi całkowicie. Tak, wychowałem się na Latarni Morskiej w Gąskach. No, można powiedzieć, że tego zawodu się nauczyłem od ojca. Jako dzieci jeszcze kiedyś na latarni była taka specjalna przysłona, taka kotara, można powiedzieć, którą ojciec dawał klucze. Wieczorem szliśmy do laterny i odsłanialiśmy po zachodzie słońca, w zasadzie wtedy, kiedy zachód słońca był, odsłanialiśmy, żeby światło latarni mogło dobrze świecić, bo na dzień się zasłaniało, ale to już ojciec rano robił, czy któryś z latarników. Po prostu białe płótno żaglowe zasłaniało wszystkie elementy optyczne przed światłem. To był taki początek pracy, tak, przysposobianie. Do góry odsłonić, biegaliśmy na wyścigi sobie na latarni. No i żyliśmy tutaj, tak? Jak panowie widzieli, Latarnia Morska to taki obiekt otoczony murem, że jak pozamykało się wszystkie furtki, to tak jak w zamku człowiek był bezpieczny, rodzice mogli nas wypuścić na podwórko, nie bać się, że gdzieś wyjdziemy, tak? Ale to pierwszy raz słyszę o czymś takim, że się zasłaniało światło latarni na dzień, żeby to jakiś cel miało to? To znaczy, to nie było zasłanianie światła latarni, tylko to było zasłanianie tego zespołu Fresnela, czyli pryzmatów latarni, przed światłem słonecznym. Aha. Po prostu tak to można było powiedzieć, zaprojektowane jeszcze przez wykonawców latarni, że u góry była szyna, na której była zamocowana ta kotara, taka specjalna. To było płótno żaglowe, grube, białe. I chodziło o to, żeby wiązka słoneczna nie koncentrowała się na lampie, bo to tak jak w drugą stronę, powiedzmy, wiązka lampy jest koncentrowana przez... Lampa jest w ognisku tego całego aparatu. Czyli można powiedzieć, tam się też nagrzewać się to mogło. I chodziło o to jednak, wysokość cała, objętość tych soczewek, wysokość to jest 2,5 metra prawie. Więc naprężenia różne, żeby się to nie uszkadzało. I tak kiedyś było. No później już odeszli od tego. Uznali specjaliści nasi, że nie trzeba tego robić. I już później latarnicy nie zasłaniali. Ale ja z dzieciństwa to pamiętam, że tak chodziliśmy. I pan chodził tutaj ze swoim tatą i dyżury pan pewnie pełnił razem z nim, tak? Dyżury to może mocno powiedziane, bo po prostu mieszkając na latarni, wychowując się, człowiek się zżył z tym obiektem, tak? Znało się każdy zakamarek, każdą dziurę, każdy mur, tak? Na latarnię to w ciągu dnia biegaliśmy z kolegami wielokrotnie. Na pewno nie było to pełnienie służby, bo pan dziecko to by się znudziło, tak, chodzić w jednym miejscu czy tutaj stróżować. Po prostu, można powiedzieć, ja bawiłem się na latarni, nie? Tak to można powiedzieć. Bawiłem się z kolegami, z przyjaciółmi, potem latem przyjeżdżali też tacy przyjaciele, koledzy na sezon, można powiedzieć. No, mimo że to była mała wioska, to zawsze jednak ktoś tutaj trafiał. Tak? Bo to ciągle jest taka nieduża miejscowość nadmorska, no ale w tej chwili to jest latarnia udostępniona do zwiedzania przez turystów i jak byliśmy tutaj w ciągu dnia, no to gęsiego, tak jak to w Gąskach przystało, wszyscy stali w kolejce po bilety, także cieszy się dużym powodzeniem. Wokół jest całe centrum rozrywkowe, można powiedzieć, a właściwie tutaj nawet nie ma jakichś mieszkańców chyba rdzennych, że tak powiem. To tylko kiedyś tutaj była tylko ta latarnia, prawda? Nie było tego ruchu turystycznego, także to było takie pustkowie. No, nie do końca, bo już w latach 50. jest taki dokument, który chyba właśnie w 56 roku został przez dyrektora Walasa, to był ówczesny dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
Dyrektor, można powiedzieć, oficjalny w latach 50. oficjalnie zarządził, że latarnie mają być otwarte w godzinach od do, bo poprzednio latarnie nie miały to uregulowane. Wiele latarni po prostu otwartych było. I w tym piśmie nawet jest taka, no to już anegdota, tak, że tam jest napisane, że latarnie są otwarte i na latarnie wchodzą nie tylko turyści celem zwiedzania, ale też okoliczni mieszkańcy celem schronienia się przed deszczem. I przeszkadzają latarnikom w pracy. I to było jedno z uzasadnienie też takie, aby ustalić godziny otwarcia latarń. I to pismo można, no ja najdalej sięgam właśnie do tego pisma, że w tym zostało uregulowane to, że latarnicy mają w godzinach od do wpuszczać na latarnię i tak się zaczęło. I ta latarnia, mimo że no kiedyś wioska nie była tak rozbudowana, tak, to już od tego okresu było wpuszczanie na latarnię. Ja pamiętam, mój ojciec, latarnicy na służbie, tak, w okresie letnim, rano wykonywali tam swoje prace. Tutaj, powiedzmy, chodziło o utrzymanie tych trawników i tak dalej, żeby to wyglądało jakoś, a potem od godziny 10 ubierali się tak trochę bardziej wyjściowo, czapeczki właśnie białe, były takie na lato, były takie tropiki, tak, w tropik luźny, i stali w tym i sprzedawali bilety i wpuszczali na latarnię. No, wtedy jeszcze było, pamiętam, coś takiego, co dzisiaj byłoby nie do pomyślenia, że nie wolno było turystom po trawnikach chodzić i się goniło, bo powód był zasadniczy. Obecnie używamy kosiarek, które sobie radzą z trawą położoną, a wtedy kosili ręcznie. Kosami po prostu, jakby było podeptane, to by nie dało tego rady wykosić. No i trochę inne podejście było do trawników. Było, że po trawnikach nie wolno chodzić. Nie tak jak w Anglii, czy powiedzmy to, co wróciło, to, co przyszło do nas, tak, że trawniki są ogólnodostępne dla wszystkich. Czy tutaj na latarni w Gąskach też prowadzicie coś w rodzaju ratownictwa, czy jakiegoś monitorowania? Bo tak wiele latarni jest zatrudnianych również do tego, żeby brać udział w tych czynnościach takich ratowniczych. To znaczy, obecnie na latarni w Gąskach są tylko zamontowane urządzenia elektroniczne, które służą do utrzymania łączności, tak? Również dla służb ratowniczych. My, latarnicy, wtedy, kiedy jeszcze tutaj pełnili służbę 24 godziny na dobę, służby 12-godzinnej w dzień i w nocy, wtedy rzeczywiście byli potrzebni, tak? W przypadku, gdy jakieś tutaj były awarie, czy łódź do brzegu wypływała, krótkofalówka była, był telefon, jeszcze nie było telefonów komórkowych, ale były 3 telefony na wsi, na latarni, w szkole i na jednym ośrodku czasowym. Więc to był taki punkt łączności. I rzeczywiście były sytuacje, gdzie zdawaliśmy meldunki, na przykład jak jakaś łódź tutaj przy brzegu, gdzieś się wyrzucało, to rzeczywiście pomagaliśmy. Obecnie tej roli nie mamy, tak? To znaczy nie mam, bo ja jestem jedynym pracownikiem obecnie na latarni. Są za to urządzenia Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, które służą do łączności właśnie w przypadku takich sytuacji. Czyli to już jest zautomatyzowane, a sama latarnia też już automatycznie działa, no bo ten czujnik zmierzchowy jest, tak? Czy jak żarówka się przepali, to też jakaś chyba informacja jest? Tak. W tej chwili jest czujnik zmierzchowy, który włącza i wyłącza latarnię. Również agregat prądotwórczy, ponieważ latarnia jest, można powiedzieć, w pewnym zakresie samowystarczalna, bo agregat ze sporym zapasem paliwa, w przypadku gdyby nie było po prostu prądu czy zasilania z energii z sieci elektrycznej, to agregat startuje automatycznie. Kiedyś latarnicy obsługiwali go ręcznie, w przypadku gdy akumulatory były słabe, to nawet na korbę musieli zakręcić. No obecnie raczej by to było niemożliwe, zbyt duży silnik, dlatego akumulatory są utrzymywane w pełnej gotowości, zawsze na podładowaniu. Ale rzeczywiście startuje wszystko automatycznie, również w nocy, jak latarnicy pilnowali wtedy kiedyś jeszcze na służbie, żeby światło świeciło, tak, czy żeby to się nie uszkodziło, czy przysłona, to w tej chwili tego nadzoru nie ma. Są urządzenia elektroniczne, które nadzorują zarówno świecenie żarówki, jak i utrzymanie charakterystyki światła. I one, te urządzenia, zdalnie przesyłają wszystko do nas tam, do centrali. Mhm.
A proszę mi opowiedzieć o początkach właśnie. Jak pan był dzieckiem, no to wiadomo, że to była zabawa. A w którym momencie pan zaczął o tym myśleć jako o pracy? To znaczy, no, można powiedzieć, że dla mnie to było w pewnym sensie nieuchronne, ponieważ byłem najmłodszy z braci, tak? I najstarszy brat jako pierwszy poszedł na morze, pływał w rybakach. Kolejny brat również poszedł na studia morskie do Wyższej Szkoły Morskiej, to bodajże w Gdyni, tak? Poszedł na studia. Trzeci brat z kolei również w Szczecinie najpierw się uczył, w tym Teremie, tak? Czy nie w Teremie, w Policach później szkole, bo w Policach było liceum morskie. No i dalej pływa, tak? Ja zostałem jako jedyny tutaj na miejscu, można powiedzieć, i to ktoś musiał to przejąć, tak? Na morze mi się nie udało dostać, ponieważ niestety byłem zbyt słaby z polskiego, a tam były egzaminy, na morze były egzaminy z polskiego, tak? I nawet bałem się przystąpić, można powiedzieć, do tej szkoły. Poszedłem do technikum elektronicznego, tam była fizyka, chemia, matematyka, nie było problemu, nie? I z racji tego, że byłem najmłodszym z braci również, już wszyscy wyszli z domu, ojciec też chciał, żeby ktoś tutaj pełnił tą służbę, a wtedy akurat, kiedy szedłem do szkoły, to może jeszcze nie była ta perspektywa, tak? No, szedłem się po prostu uczyć elektroniki i tak dalej, ale kiedy już odpracowałem wojsk, można powiedzieć, skończyłem służbę wojskową, to była perspektywa właśnie pracy na latarni, tak? Na miejscu, albo gdzieś szukać pracy poza. A że to była tradycja i rodzinna, bo to już ojciec tutaj od 50 lat pracował, ja tą pracę znałem, także tak to po prostu wyszło. Bardzo wielu latarników przejmowało pracę w Polsce, można na każdej latarni praktycznie na wybrzeżu, właśnie synowie po ojca, a nawet już wnukowie pracują, tak, czyli w Darłowie jest taka sytuacja, kolega Grzegorz Kisielewski, on już nie pracuje, ale był jeszcze latarnikiem, gdzie jego ojciec tam po wojnie się osiedlił, potem, bo się dziadek, tak, osiedlił się po wojnie, potem ojciec pracował, a później on. Może pan pamięta jakąś taką historię, którą warto opowiedzieć o tej latarni, coś tutaj się wydarzyło, czy w okolicy, czy na samej latarni, czy na morzu? Nasza okolice, Gąsek, to w okresie, powiedzmy, gdzie byliśmy za żelazną kurtyną, był to rejon, gdzie były próby przekroczenia granicy, tak? Uciekali stąd Niemcy z NRD. Tutaj jak oni mogli do nas przyjechać na wczasy, prawda? I tu w tych między Kołobrzegiem a Darłowem były próby ucieczek i ja mogę powiedzieć tyle. Pamiętam taką sytuację, że przyjechali właśnie tutaj, tu byli Niemcy. Oni gdzieś tu byli rozbici, nie wiem, bo to wtedy latarnicy mieli pola, no to u któregoś z latarników albo w okolicy. I tutaj u nas na podwórku składali łódkę. Składali łódkę, to była konstrukcja drewniana, ale taka lekka łódka. I na to był naciągany brezent, czyli taka konstrukcja stelażowa, można powiedzieć, tak? Mieli do tego silnik, tutaj ojciec pozwolił mi dosłownie na trawniku, tak, przed latarnią to robić, no bo to oni to wczasowicze zwykli byli, tak, nikt się z niczym nie krył tutaj, wtedy zwiedzanie było i tak dalej. Ja oczywiście biegałem tam, jak tam wiercili świdry, jakieś takie były ręczne, to też tam byłem zaciekawiony, jak co tam się dzieje. Można powiedzieć, trochę pomagałem, tak, jako dziecko się cieszyłem, że mogę coś tam przytrzymać narzędzia. No i potem była sytuacja, jak tą łódkę zrobili, tak, na plażę wynieśli, no i była tak, no, na łódeczkę weszli w lewo, w prawo, wzdłuż brzegu, a potem na północ, kurczę. I to była akcja, gdzie rzeczywiście udało im się uciec. Mój ojciec miał potem nieprzyjemności w tym sensie, że był przesłuchiwany na okoliczności, jak to się stało, czy on nie pomagał, czy gdzieś nie był w zmowie z nimi, ale to sytuacja naprawdę była niesamowita. Po prostu o tak ludzie, można powiedzieć, nie w nocy, tylko dosłownie w biały dzień, tak uciekli stąd wtedy jeszcze właśnie do wolności. Nie? I to chyba na wiosłach normalnie, tak? Nie, to na silniku było. Oni mieli silnik spalinowy, to łódka miała silnik. I oni mówią, dlatego mówię, wzdłuż brzegu raz, dwa, a potem
Poszli na północ, tyle ich było widać. Nie? I tutaj to zostały te wszystkie ich tam przyczepy, coś, to było, to zostało i gdzieś tam to, powiedzmy, wtedy jeszcze bezpieka zabrała, a mój ojciec był przesłuchiwany na okoliczność przekroczenia ucieczki, tak, są turysty. No ta granica była kiedyś bardziej strzeżona, teraz jesteśmy razem w Unii, to chyba już no, nikt tego nie pilnuje, tak? Jak ktoś chce popłynąć, to niech sobie płynie, ale, no, na pewno. Ale właśnie były tutaj Wojska Ochrony Pogranicza przecież i chyba normalnie patrolowały, tak? Tutaj były strażnice przecież nadmorskie. Tak, oczywiście była cała sieć strażnic i radarów, tak? Były wieże radarowe. I jak pamiętam, Rybak, który tutaj w latach 70., 80., 80. zaczął, potem kolejni rybacy byli, no to też zanim w morze wypłynął, to on miał telefon, był połączony na korbkę, tutaj na latarni zgłaszał, że chce wyjść w morze. Przychodził żołnierz normalnie ze strażnicy tutaj, to ona była około 2 km stąd, wieża radarowa. Przychodził żołnierz i można powiedzieć, taką odprawę miał. I potem jak przypływał również, był żołnierz na miejscu. No, można powiedzieć, no, sytuacje takie były, to lata też 50. właśnie, gdzie moje starsze rodzeństwo robiło sobie kawały straży, bo wtedy jeszcze bronowano plażę, tak? Czyli była sytuacja taka, że oni wchodzili tyłem do morza, a potem po swoich śladach wracali. Jak wojsko tutaj przeszło po tym bronowanym, no to było bieganie, co to się stało, kto to z morza wyszedł. To akurat takie sytuacje pamiętam, ale mówię, to były lata 50., bo ja już nie pamiętam bronowania plaży. No, my widzieliśmy bronowanie plaży w Ustce, ale to rano po prostu po całym dniu była czyszczona plaża. Tak, tak, tak. Ale wtedy właśnie to bronowanie polegało na tym, to był pas drogi granicznej. Tak, i to był, no to bronowanie, to można powiedzieć, tak jak teraz są kamery na podczerwień, tak, na przekroczenie, to bronowanie miało za zadanie uwidocznienie tych śladów, które by były na plaży, jeżeli ktoś by tutaj próbował czy w jedną, czy w drugą stronę przekroczyć granicę. Dzisiejszy dzień latarni morskiej, jak wygląda, jak się zaczyna i jak przebiega, bo widzę, naprawdę dużo turystów przychodzi, ale dzisiaj jest taka pogoda chyba, że po prostu ściąga, tak, turystów. No tak, tak rzeczywiście jest. Latem, wtedy kiedy jest piękna pogoda, to tutaj turyści owszem przychodzą, ale to są tak pojedyncze osoby, powiedzmy po południu troszkę przyjdzie. Ale w momencie, gdy jest załamanie pogody, no to nagle wszyscy, jak to się mówi, kulturalno-oświatowi sobie przypominają, że jest latarnia. I wtedy, gdzie można byłoby to rozłożyć zupełnie luźno, tak, żeby nie było toków. No ale wtedy wszyscy, hura, jedziemy tutaj, bo akurat tu w rejonie Mielna, powiedzmy, w gminie Mielno, to jest jedno z ciekawszych miejsc i tutaj aż takich atrakcji nie ma, jakichś fortów i tak dalej, żeby zwiedzać tu. Więc jedziemy gdzie? No na latarnię pojedziemy. No stąd te kolejki. Ale z kolei ja bym zachęcał właśnie czasami, jak już ktoś się spiecze na plaży troszkę, to żeby jednak nawet w dzień słoneczny przyjść, to wtedy przynajmniej nie będzie tego tłoku. I widoczność też lepsza chyba, nie? No widoczność na pewno w dzień słoneczny jest lepsza, chociaż w dni pochmurne, ale takie nieparne, to też jest pięknie. Kiedy jest na przykład jest taki mocniejszy wiatr, który przegania chmury, to jest rzeczywiście również ostre powietrze i daleko widać. A co tutaj ciekawego można zobaczyć z latarni? No tak, latarnicy zawsze mówili, że Bornholm widać, tak, ale jakieś... To jest 100 kilometrów, to chyba nie. Tak, no panowie, tutaj wtedy, kiedy jest gorąco, to również na Bałtyku powstaje takie zjawisko podobne do fatamorgany. Nie jest to typowa fatamorgana, ale rzeczywiście w jakiś sposób, jak tak się patrzy, to tak wygląda, jakby jakieś brzegi się podnosiły. Jest taki ciemny zarys i no wtedy mówimy rzeczywiście, że widać tam, powiedzmy, zarysy, czy brzegi Szwecji, czy wyspy, bo jest takie zjawisko, które podobne jest do fatamorgany wtedy, kiedy są duże opały, że nie ma pięknego horyzontu takiego, tak? Tylko normalnie wychodzi tak, jakby jakiś ląd był tam na horyzoncie widoczny. Soczewka taka się tworzy. No, tak, coś takiego. A z kolei, no, wtedy, gdy, powiedzmy, nie chcemy z tej fatamorgany i nie chcemy wypatrywać Bornholmu czy Szwecji, no, okolica również jest piękna. No, widok z latarni na wybrzeże, to jest dla kogoś, kto nie był nad morzem, to też jest widok po prostu piękny. Dodatkowo jeszcze
W tej chwili tutaj w okolicy powstało trochę tych pól wiatrakowych, elektrowni. Widać jak one pracują. To jest tu w okolicznej wiosce Tymień. To była taka, można powiedzieć, dla nas to było takie pierwsza koncentracja wiatraków, ale potem jak się wchodziło do góry, no to cała okolica, a w nocy to już w ogóle jest punkt po punkcie czerwono cały horyzont, tak jak lampki na choince, tak widać. Również w ciągu dnia pięknie widać Górę Chełmską. U Koszalinu podnóża Góry Chełmskiej jest kościół w Sarbinowie, taki punkt orientacyjny. Kiedyś latarnicy, jak była mgła, to latarnik wychodził, kiedy chciał, na przykład było takie było zarządzenie, że jeżeli jest mgła, to należy wejść na latarnię i sprawdzić, czy widać wieżę kościoła w Sarbinowie. Jeżeli tej wieży nie było widać, to latarnik miał obowiązek włączyć światło ręcznie latarni. Wcześniej, niezależnie od pory, również włączaliśmy światło. A buczków tutaj nie było, czyli tych... Nie. Buczków nie było, tych buczków mgłowych nie było. Buczki mgłowe albo stosuje się w miejscach niebezpiecznych, gdzie jest nasilony ruch statków, albo po prostu w portach najczęściej. Tutaj, tu jesteśmy taką latarnią na szlaku, gdzie szlak żeglugowy przebiega na granicy widoczności. Te duże statki, jedynie bliżej to powiedzmy rybacy i jakieś łodzie, ale nie ma jakichś skał, nie ma niebezpiecznych cypli, więc buczków nie było. A jak pan widzi przyszłość tej latarni? Jest piękna, właściwie no, wygląda jakby niedawno była zbudowana, bo te cegły takie są no, nie stare. No to jest zasługa instytucji takich, którymi są urzędy morskie, tak? Obecnie Urząd Morski w Słupsku zawiaduje tą latarnią, ale również i stowarzyszenia. Stowarzyszenie Latarnik, środki ze zwiedzania latarń, obecnie współpracuje właśnie na terenie urzędu, na terenie, można powiedzieć, administrowanym przez Urząd Morski, Latarnia Gąski, Darłowo, Jarosławiec i Ustka. Ruch turystyczny jest organizowany przez Stowarzyszenie Latarnik i środki, część środków uzbieranych, powiedzmy, z biletów wstępu jest przeznaczana na remonty latarni. I tutaj Urząd Morski ze swojej strony latarnie remontuje, ale również Stowarzyszenie Latarnik. I Urząd Morski pięknie wyremontował tą latarnię w 2015 roku, a z kolei Stowarzyszenie Latarnik wyremontowało latarnię w Ustce, całkowicie za własne środki, a również znacząco się dołożyło do remontu latarni w Darłowie. Obecnie Urząd Morski będzie remontował, czy już rozpoczął się remont latarni morskiej w Jarosławcu. Tam panowie byliście, to było widać, że już robi. No także no, urzędy morskie remontują, ale również stowarzyszenia, bo można powiedzieć, że na terenie każdego urzędu morskiego jest takie stowarzyszenie, które się zajmuje zwiedzaniem i również właśnie część środków jest przeznaczanych na utrzymanie latarni. W jakich terminach, kiedy sezon się zaczyna, kiedy się kończy i w jakich godzinach można zwiedzać latarnię? No, sezon, ten typowy sezon to, jak to się mówi, od 1 do 20, tam powiedzmy 3, tak? Taki sezon jest ścisły, ale nasza latarnia, w związku z tym, że też na terenie latarni jest i działalność usługowo-gastronomiczna, sezon przedłużamy, można powiedzieć, zaczyna się u nas w kwietniu, gdzieś tak od połowy kwietnia, a startuje tak już intensywnie z długim weekendem majowym i mamy tutaj czynne do końca października punkty też handlowe, tak? Czyli turysta może przyjść i nie jest w lesie, tak? Że tak powiem, że tylko wejdzie na latarnię i dlatego turyści już nas docenili to i nawet właśnie w tym okresie przedsezonowym przychodzą. I w okresie wakacyjnym latarnia jest czynna od 10 do zachodu słońca i ma taką przerwę tradycyjną właśnie dla latarnika od 13.30 do 15.00. A to z tego względu, że wtedy to już latarnicy mieli, bo wtedy miał czas na to, żeby zejść i zjeść obiad, tak, na spokojnie, ponieważ na naszej latarni nie ma takich miejsc jak na innych latarniach, czy Jarosławie, czy Ustka, że latarnia ma zaplecze, tak. Tutaj trzeba odejść, a latarnik stoi w środku, praktycznie w wieży w środku jest i nie ma tam nic, ani toalety, ani nic, więc jak to osoba sama jest, to taka przerwa. I no i ta tradycja dalej utrzymujemy. A w okresie powakacyjnym
Latarnia jest czynna od godziny 10 do 18. Codziennie już bez tej przerwy od 10 do 18. Również w okresie tym od 1 listopada, to już całkowicie poza sezonem, od 1 listopada do powiedzmy 1 maja czy do połowy kwietnia wpuszczamy turystów na latarnię na takiej zasadzie, że na drzwiach po prostu jest numer telefonu do mnie czy do kolegi, który mi pomaga i wtedy po prostu na telefon się umawiamy, również gdzieś tam już w internecie to ten telefon, że tak powiem, funkcjonuje, że ludzie dzwonią i się dopytują, czy mogą wejść. Wtedy w miarę możliwości po prostu wpuszczamy tutaj też na latarnię tych turystów, którzy się chcą zbłąkali, czy chcą nas odwiedzić również poza tym okresem zupełnie sezonowym, czyli nawet w zimę, wczesną wiosną. Serdecznie zapraszamy do Gąsek, do pięknej miejscowości, która się rozwinęła z takiej typowo wsi rolniczej. No i oczywiście do latarni morskiej w Gąskach. Jest to druga pod względem wysokości murowana latarnia w Polsce. Obiekt piękny, no i obecnie ma już 140 lat. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.